Cześć moi mili, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy sobie ogrywać UFO. Enemy umknął z 95 roku na Amidze. Gra na 5 dyskietkach. Oprócz tych 5 dyskietek musimy mieć jedną dyskietkę do save'a. Ja w tą grę nigdy w życiu nie grałem. Za gówniaka widziałem, jak ostro naparzał kuzyn. Dniami, nocami, tygodniami, miesiącami. Przeszedł tą grę na pewno, choć po prostu nie widziałem, bo to etapami po prostu szło. Przecież nie zawsze byłem w stanie u niego być, a też grał nocami. Mnie odstraszało, znaczy miałem dwie bariery, tak? Najważniejsza to była językowa. Angielski za gówniaka u mnie, zresztą teraz też jest beznadziejny, a wtedy w ogóle kompletnie nawet Enter nie mówiłem. Chociaż to mnie bardziej zmobilizowało dopiero gra Civilization, jak żebym wziął słownik w łapę i uczył się słówek. To były moje początki języka angielskiego, a tak naprawdę w podstawówce był rosyjski. Okej, mamy tu do wyboru języki: niemiecki, angielski i francuski. No i odstraszała mnie właśnie ta znajomość angielskiego, że dużo opcji było. Bałem się zamotać, nie wiedziałem co do czego, za dużo tego tłumaczenia tam było, rozkminiania. No i jak to gówniak, wolałem sobie odpalić Golden Axe i napierdzielać. No ale też druga była taka też, co mnie tak zniechęciło, taka bariera, gdzie trwało to wszystko bardzo długo, zwłaszcza wczytywanie nieudanych akcji. Widziałem, jak kuzyn się męczył. Jedną bitwę można naprawdę rozgrywać długo. To zależy, jak się rozgrywa akcję i jakie ma się środki do dyspozycji. Tak więc to mnie odstraszyło. No na pewno tam na, chyba na Amidze 1200, na kościach Haga, czy tam na PC, tak może to szybciej trwało, ale kochani, na Amidze 1200 i na PC-tach była uboższa wersja. Znaczy nie wiem jak na PC-tach, ale na pewno wiem, że na Amidze 1200. Oprócz tego, że się różniły grafiką UFO, to tu poziom trudności, superhuman, super człowiek. Nie, ja jestem początkujący, pierwszy raz będę grał. Beginner. Czym się różnią? Są poucinane ścieżki dźwiękowe na Amidze 1200. Jeśli mamy czołg laserowy i czołg rakietowy, wyglądają identycznie. Na Amidze tutaj właśnie, tudzież Amidze 600, wieżyczki się różnią, nie ma żadnych poucinanych ścieżek dźwiękowych. Co tam jeszcze wyczytałem? Chyba nie dymią różne przedmioty, animacje są niektóre powyłączane. Taka, można powiedzieć, niby na kościach AGA lepsza grafika, ale poucinana, uboższa wersja. No i też jest na 4 dyskietkach. Musimy sobie pierwsze co tu, kochanie, wybrać sobie bazę. Widzicie, bardzo powoli to idzie. Niewiele tutaj pomaga karta Turbo. Jedynie właśnie glob może się szybciej przesuwać. Tu jedynie Amiga z rozszerzeniem 1 MB RAM, czyli mamy 2 MB tu. No i dobra, zakładamy sobie bazę, no cóż, no w Polsce. Może Gniezno. Warto zakładać bazy sobie albo w Stanach Zjednoczonych, gdzieś gdzie jest dużo krajów, jak sami widzicie, nie wszystko jest tutaj. Tu Egipt, a tam cała Afryka, pusta. Tu to tak samo nie jest
mamy tam Rusków, Moskwa, ale na Warszawy już na przykład nie ma. Nie wiem, czy to są takie strefy już poniszczone. Wiem, że trwa inwazja obcych. I kiedy postawimy bazę, ten licznik tutaj, mamy Friday, czyli piątek, 1 stycznia. Zaczynamy. No, mamy tutaj UK, Paryż, Berlin, Budapeszt, Włochy, pewnie będzie Rzym, ale my chcemy sobie założyć bazę Gniezno w Polsce. A Gniezno jest na wschód od Poznania. Poznań jest na wschód od Berlina, mniej więcej. To tak mniej więcej strzelimy bazę. Czy już się zbliżyłem na maksa? Chyba tak. Dobra, no to Poznań mniej więcej gdzieś tu jest. Gniezno. Pi razy oko, no. Klik. Klik. No i dlatego widzicie, czemu mnie to odstraszało. Gniezno. Gniezno. Cmyk, mamy bazę. I pierwsze co? Pierwsze co robimy, to czystki. Sprzątamy złom z bazy. Dzięki temu uzyskamy jakieś ponad 200 tysięcy. To wiadomo, nową bazę budujemy, tu będą kolejne ikonki baz. Mamy tutaj bazę Gniezno, to jest hangar i różne budynki odpowiadające, tak? To jest tutaj hangar na myśliwce, to jest hangar na naszego transportowca. Dobra, tutaj informacje o bazie, nasi żołnierze, można tam zmieniać imiona i nazwiska naszych bohaterów, co jest fajne, ekwipunek, craft. Tylko że to jest najgorsze, wiecie, czekajcie, sprawdzę. Bo ja bym już sobie nazwał tych, tylko że no Władimir, no dobra, jest Władimir, wiem, że pewnie będzie biały, bo Ruscy nie mają murzynów. No i wiadomo, że to jest facet, tak? Tylko że o to chodzi, że jak sprawdzałem sobie na Exe, ze stronki ściągnąłem, to sobie Krzysiek nazwałem babę. Niechcący, bo nie widziałem, czy to jest baba, czy facet. Chippy Jones Anatoli Galina, o, no to może to jest facetka. O. Karin, Andrzej, Matias. No dobra, no to ten Władimir Putin to będę ja. Co tutaj ma? Siła 37. Czas jednostki jest ważny. 51 punktów ma. No taki dobry. Zresztą ja też jestem do dupy. Bierzemy. Krzysiek. Dobra, mamy. Nazywamy na razie. Wybieramy sobie czterech żołnierzy. Chippy. No kurde, tylko żeby to poznać, czy to facet, czy to facet. No nie wiem. Ani zdjęcia, nic nie ma. O, tutaj na przykład to coś, ten chip. 58 punktów. To chyba jest kobieta, bo ma siłę malutką. A to jest szalenie ważne. Tu 60 punktów. Wow. Może na razie zostawmy to. Ja sobie później to sprawdzę. Aha, okej, trzeba wcisnąć. Ja sobie to później ponazywam. Ilu mamy w ogóle gostków? Nie, no to czekaj, to Krzyśka to zmienimy. Bo nie wiadomo, który to będzie Krzyśek. Rambo, niech będzie. Będziemy dzisiaj sobie grać po prostu poznawczo. Z początku chciałem kręcić seriaż, przejdę UFO, ale to po konsultacji z zasobami innymi stwierdziliśmy, że to chyba nie ma sensu, bo seria może być tak długa, dłuższa niż mój syndicate. Ekwipunek, ogólnie ekwipunek naszych sprzętów
wojskowych, których mamy, czyli mamy tutaj pierwszego z transportowca i mamy dwa myśliwce odrzutowe, tak? Pierwsze co to w myśliwcach odrzutowych, wywalamy Stingery i kanony, a montujemy działko Avalanche. Mamy tylko jedną wyrzutnię do tego, pod skrzydło do zamontowania. Trzeba trzy wyrzutnie dokupić, żeby zamontować jeszcze. I oprócz tego 10 pocisków było napisane. Dobra, montujemy naciskając po prostu na to i wybieramy co mamy. No na razie nie mamy, za chwilę zamówimy. Sprzęt zdezainstalowany, deaktywowany, sprzedany. Dobra, aha, dalej ekwipunek. Wchodzimy naszego transportowca. Ekwipunek i wszystko zgarniamy do pistolety, broń ogólnie, że tak powiem, ziemska. Strzelby, pistolety, magazynki, klip to są właśnie magazynki. Wszystko z powrotem do stores, czyli do magazynu, a z magazynu wszystko opchamy. Wszystko dosłownie. Granaty, no granaty mogą być 8. Będziemy czwórką biegać. Każdy by miał... No dobra, to niech będzie. Każdy po 2 granaty. W sumie granaty są dobre. Dawaj, wszystkie na statek wpakujemy. 14, nie, 13 jest pechowa, damy 3. Granaty dymne używałem często w tym, do ucieczki, do wycofania się. Nie wiem, jakby tutaj działały. Dobra, wezmę 4 dla przetestowania. W razie jakiegoś zagrożenia piznę smoka i ucieknę. Dobra, to jest na razie nasz ekwipunek. Armo na razie nie mamy sprzętów. Pancerza, my dopiero musimy go odkryć, ale będziemy go budować z materiałów z rozbitych statków obcych, po prostu ze stali, która jest nie z tej planety. Dobra, mamy tutaj ekwipunek, później czas na budynki. Mamy do dyspozycji 4 146 000. O, poczekajcie, no, my się przecież zajmujemy sprzedawaniem rupieci, więc może najpierw sprzedajmy. Możemy nawet sprzedać swoich naukowców, inżynierów. Dobra. Stinger Launcher. Launcher to jest po prostu ta wyrzutnia, tak? Właśnie jak deaktywuje wszystko, więc... O, i mam aż 31 pocisków. Właśnie, trzeba zawsze dbać o pociski, żeby były w magazynie. Później, jak będziemy mieć dopiero... Na samym początku używajcie tylko tych rakiet Avalanche. Avalanche, nie wiem dokładnie jak to się idealnie czyta, ale Avalanche, ponieważ są bardzo skuteczne, najskuteczniejsze, i dopiero później jedynie działko plazmowe można. Nie. Rakiet Avalanche nie sprzedaję. Kanon, pistolety, 5 sztuk. 13 magazynków do pistoletu. No po prostu sprzedajemy to, bo broń ziemska przeciwko obcym jest strasznie nieskuteczna. Jeśli tak wyposażeni ruszymy na ufolutków, no nie, hardcore nieziemski, a oni jednym strzałem potrafią nas zabić. Zależy ile tam procent wejdzie. Dlatego, oj, magazynków do karabinu aż 20. No i widzicie po lewej stronie ogólnie, jak kasa nam przybywa, jeszcze później tylko trzeba zatwierdzić tę sprzedaż. Ale to już jest kasa na przykład dodatkowych naukowców, których można dokupić. Zjadę sobie niżej. Wszystko po prostu idzie do Żyda. A nie wiem, pierwszy raz to odpalam, to przerobiłem poradniki na
doczytałem się tego. Teraz po prostu sprawdzamy to w praktyce, jak to wiecie. Także jeśli zlamie, nie bijcie mnie. Mamy rakiety, granaty. Tak, to jest 13 gram. Na razie obchamy. Dobra, i sprzedamy to będzie 198 tysięcy. Czy coś tu jeszcze można obchać? Co my tu jeszcze mamy? Nie, dobrze. Sprzedajemy. No i teraz tak. Budujemy budynki. Na pewno będzie nam potrzebny radar, system radarowy największy. To się bez tego nie da. No i trzeba magazyn powiększyć, tak? Bo ten, który mamy, te miejsce, które mamy, to szybko nam się skończy. To jest budynek, który nie budujemy systemu pocisków obronnych, ponieważ statki, które nas będą atakować, a głównie to są battleshipy, one są praktycznie nieskuteczne. Dopiero tak naprawdę działka plazmowe coś tutaj mogą wskórać. Ja na razie tego nie będę budować, tego pokoju przesłuchań obcych, ponieważ jest to mi na razie zbędne. Tu jest kwatera, którą można kupić, gdzie mieszkają ludzie, i to jest uniwersalny typu dla żołnierzy kwatera, może też być dla odkrywców lub inżynierów, ale jeśli chcemy też konkretnie dla inżynierów, to laboratorium, workshop, chociaż w sumie ja wybuduję jedno laboratorium i jeden warsztat produkcyjny. Pamiętajmy, że jak budujemy, musi być połączona. Widzicie, tutaj są takie ala przejścia pomiędzy budynkami. Jeśli stawiamy budynek, on musi mieć styczność już z istniejącym. Na przykład w tym miejscu nie postawię żadnego budynku. Patrzcie, wciskam to, chcę tu postawić, no i piszę cannot building here. Musi mieć styczność prądu, powietrza i bla bla bla. Dobra. To budynki już mamy. Odkrywce. Od razu pierwsze, co ja sobie tak planuję odkryć, karabiny laserowe i dopiero ruszyć na pierwszą misję. Wiecie co? Zaraz będziemy zamawiać. Mamy tylko 10 naukowców. No i tu jest. I teraz robimy tak. Mamy 1 800 000. Teraz tak, potrzebujemy jeszcze 3 wyrzutnie do myśliwców Avalanche. No i przydałoby się też kilka pocisków, tak? Nie wiem, na razie weźmiemy 12 sztuk. Za dużo będziemy wydawać. Już prawie 160 tysięcy. Jeszcze ja bym zakupił odkrywców po 5, żeby to szybciej wszystko szło. Prawie już 1 000 000. Wiecie co, to może inżynierów nie wybudujemy, może 2 na razie. Jeśli coś, to ja... można właśnie dokupywać, wynajmować rekrutów. Dobra, 2 czołgi bym kupił, później je będziemy starać się przerobić na czołgi laserowe. No i teraz... Nie, zły czołg zamawiam. To ten czołg. Tank Rocket Launcher. No i 1500, zostało nam jakieś 300 tysięcy, a jeszcze trzeba kupić... chyba 8 pocisków wchodzi do czołgu. No właśnie, nie mamy miejsca. Dobra, to... Czołg jeden cofniemy. Jeden rakietowy. Dobra.
co my tam dalej możemy kupić. Jeśli chodzi o granaty, to polecają tutaj granaty obcych, no ale to trzeba. To trzeba najpierw zdobyć, wygrać przynajmniej jedną bitwę. Tam może się zdobędzie jakieś granaty. To chyba tyle, póki co. Okej, zamówienia zrobiliśmy spore, wydamy 1 063 000 dolarów. I teraz co? Czekamy na efekty. Przybędą nowi... nowi ludzie. Naukowcy i tak dalej, to się pododaje. Tutaj mam... A zresztą po kolei. Dobra, teraz czekamy po prostu. Można wcisnąć dalej, żeby to szybciej szło. Hel taki niewyraźny, nie? No. Dopiero początkowe opcje kliknęłem, a... No i teraz tak. Przyszło zamówienie. Mamy 3 wyrzutnie i pociski 12 oraz rakiety do czołgu. Jeśli wciśniemy OK, dalej będzie dzień za dniem napierdzielać, więc wciskamy OK i zmniejsza wtedy prędkość do 5 sekund. Niestety nie można zrobić tutaj pauzy. Czas leci non-stop. Także szybko baza i montujemy wyrzutnie najlepszych ziemskich pocisków powietrze-powietrze. To będzie equip i montujemy. Tutaj chyba jest, nie, tu mamy jedno zamontowane. Właśnie, tu jest maksymalnie można mieć 3 i on pobrał 3. No i trzeba cały czas pamiętać, właśnie. I już tutaj będą montować pod jednym skrzydłem, po 3 pociski pod drugim skrzydłem i drugiego przechwytywacza bierzemy i montujemy awalonki. Awalonki będę mówił. Dobra, i teraz tu oni tam sobie tam teraz demontują to wszystko, a my możemy te zdemontowane sprzęty opchać, tak jest. Tu mamy Canon Rolls razy 50. Po prostu pozbywamy się sprzętu, który też zajmuje nam miejsce w magazynie. Dlatego pierwsze co, to trzeba wybudować jeszcze jeden magazyn, minimum jeden. Stinger Launcher. No i co? I to wszystko. To zyskujemy prawie 80 000 dolarów. Nie jest źle. Ja to jeszcze był chyba jeden magazyn walnął, ale dobra. Póki co czekamy cały czas na przybycie naukowców naszych. Musimy odkryć ten karabin laserowy. Bez tego nie dupa. Aha, 2 inżynierów przyszło, co wynajęliśmy, i 5 naukowców. Tak więc od razu tych 5 naukowców wchodzimy do bazy. Dział Discovery Channel Research. I dodajemy tych 5 naukowców, żeby oni dopomagali. O, klikamy tu. Jak widzicie, jest progres dobry, a gdy dodamy kolejnych 5, jest excellent. Także warto, bardzo przyspiesza wtedy pracę nad bronią laserową. To by było na tyle. Wychodzimy i dalej czekamy. Research complete. Pokaż raport. Można odkrywać pistolet laserowy. Nowy projekt. I po kolei lecimy cały czas. Teraz laserowy projekt. Aż odkryjemy karabin laserowy. Nie wiadomo kiedy na razie. No, muszą pomyśleć.
Ale podejrzewam, że to będzie szybko. O, i doszedł czołg. I teraz można go automatycznie zapakować na naszego transportowca. Tylko że ja będę musiał miejsce zrobić. Chorola. Kogoś muszę wypierdzielić. Kogo nie wiem. Na pałę klikam. Na razie wezmę wszystkich wypierdzielę. Wybierzemy najlepszych czterech spośród tych ośmiu. Taka drużyna czteroosobowa. I w ekwipunku montujemy czołg. Zajmuje 4 miejsca, no czyli można by było chyba jeszcze jeden czołg i 4 ludzi, coś takiego. Dobra. Ta dolna opcja to wyjście. Lecimy dalej. Może to nagrać? Very low. Size small. Małe UFO. Bardzo wolne, zaledwie jednego macha mniej więcej ciągnie. Nasze odrzutowce mają delikatnie powyżej 2 machów, zapierdzielają, więc spróbujmy zestrzelić. Wycentruj na UFie. Ale gdzie to jest? Prawym przyciskiem myszy wyśrodkowuje się obraz, tak jest lepiej. W sumie to niedaleko nas, dawaj przechwytywacz. Będzie pierwsza bitwa powietrzna. Sru, jedynka do bazy. Wybieramy cel. Jest wybrany. Potwierdzamy cel. UFO 1. To pierwsze UFO odkryte. A jeszcze nie wybudowaliśmy radaru. Także no tutaj co sekundę on już wystartował. Lepiej wcisnąć minutkę i wtedy leci. No jesteśmy szybsi. O, wylądował. Ja wtedy wciskam One Day. Po prostu patroluję nad tym ówkiem, jak on się wzbija. To następuje atak. Czy tak się stanie? Tak. No i tutaj, kochani, mamy tak. Tu mamy śledzenie UFO, tu mamy strzał z jednej rakiety, tu podwójna rakieta, ale z dystansu, taki normalny atak i ten tutaj bardzo agresywny. Tutaj jest wycofanie się z walki, a tutaj można wcisnąć i zobaczyć ten spodek. No to my sobie strzelimy z pojedynczej, bezpiecznej odległości. Crash. Lance. Zestrzeliliśmy UFO, po prostu nasze rakiety są tak zajebiste, że możemy sobie pozwolić na ten dalszy atak. Już tamtymi Stingerami, czy już nie pamiętam jak one tam były, te pierwsze rakiety, one muszą już z bliska, a to naraża nasz myśliwiec. No, kupienie myśliwca dla naszej firmy X.com tu był... A, on się tu rozdupcył. A wiecie co to znaczy, że my będziemy mieć... Mogli tutaj transportowcem polecieć i pomieszkować. Co tam się rozbiło? Kutwa, to tam będzie zimno trochę. Nie mieli gdzie się rozbić. No nic, no... A jeszcze laserów nie mamy. W sumie odkrywają pistolety laserowe, tak? Jest, mamy już magazyn nowy, czyli powiększenie. Baza.
chciał dokupić czołg, nie? Nie, manufaktura. Tutaj. Dokupimy, zamówimy czołg i rakiety, tak jak to chciałem zrobić. Tank, rocket launcher 1 i 8 rakiet do niego. A pół miliona idzie się walić. Trzeba dokupić trochę kawalonów. Poszły teraz chyba dwie. Dokupimy 4. Ok. No to jest taka, można powiedzieć, gra strategiczno-ekonomiczno-taktyczna, bo to zależy na jakim ekranie się poruszamy. Na przykład tutaj to jest czysta ekonomiczna strategia, tak? My wszystko planujemy, dbamy o bazę, rozbudowujemy, możemy patrzeć na fundusze, na to, na sramto. A kiedy dochodzi do pojedynku, do bitwy, już jest czysto gra, czysto taktyczna. No i mamy tutaj pistolet laserowy, automatyczny strzał, czyli chyba to jest seriami. Właśnie to jest dobre, że do laserów nie trzeba non-stop magazynków dokupywać, tak jak do beznadziejnej ziemskiej broni, tak? Tu po prostu pistolet w łapę i strzelasz ile chcesz. Snap to normalne strzały, no i ten iMed to jest wycelowany konkretny strzał i to jest chyba... że mamy 55% szans, że wtrafimy. Albo to jest... ile mamy szans na trafienie, a tutaj chyba HP już... Już teraz... nie kojarzę, bo ja to w to nie gram, to... Moje odpaliłem tylko na to... Exa i... Dobra, laser. Teraz będziemy odkrywać, prawdopodobnie tak jest, nasz karabin, który będziemy brać do misji. I jeśli już go odkryjemy, trzeba będzie szybko wyprodukować 4 karabiny laserowe. Chyba by się też przydała produkcja później apteczek, ale to z czasem. Przeważnie, no, biegam w samych mundurkach, więc strzał z lasera to praktycznie nam zabiera full HP. Zwłaszcza, że natrafimy na... Jeśli na te pierwsze ufolutki, takie zwykłe, to jest spoko, ale jeśli natrafimy... Bo tutaj mamy różne rasy. Na bardziej zaawansowaną lub cyberdyski, takie a la drony. No to już jest lipa. To już jest hardcore. Dobra, zobaczymy, czy możemy załadować na nasz transportowiec kolejny czołg, czyli byśmy mieli 2 czołgi, 4 żołnierzy. Można z oczywiście samymi czołgami ruszyć, ale... No i co, teraz czekamy na odkrycie tych karabinów laserowych, rusza produkcja i będziemy gotowi do misji. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić sobie głównego save'a. To jest option. Music, audio, save. Proszę włożyć a formatet. Krzysiek. Mm-hmm.
nasz główny safe. Dobra, trzeba coś... Monsterka sobie... Energy Ultra machnąć. Z powrotem wrzucamy pierwszą skietkę. Okej. Czekamy na ten karabin. Mamy 17 stycznia. Coś się stało. Wednesday, środa, 20 stycznia i mamy małe UFO Speed Zero. O, czyli. Czyli wylądowało, tak? Mamy zgłoszenie koło Budapesztu. No to my wyślemy raczej... Ja nie chcę, kurde... Czyli coś tam penetrują z Kubańca. Teoretycznie powinienem grupę interwencyjną wysłać, ale wyślę drugiego przechwytywacza. Niech pokursuje nad nim. Jak będzie się wzbijał, to go zestrzelimy. Tyle. Na razie, no, nie mamy sprzętu, tak. Cały sprzęt czekamy na wyprodukowanie karabinów laserowych. Nie chcę pierwszej misji robić bronią ziemską, po prostu. Dobra, jedynka. Aha, no i teraz standardowo, żeby podjąć walkę. On tam, jak dolatuje, to po prostu patroluje i czeka. Jak przyspieszymy czas, no to wtedy UFO-ludki startują, a nasi atakują. Dobra, to my teraz... jest z bezpiecznego... z bezpiecznej pozycji niech wolą. Sami widzicie, te rakietki są niezawodne. Co strzał, to jest zastrzelenie. Nie tracimy po prostu funduszy, tak? Jakbyśmy zwykłe rakiety. Poza tym, jeśli byśmy musieli bliżej podlatywać tamtymi, czy nawet karabinami, tym kanonem, no to strasznie byśmy się narażali, nasz myśliwiec, na zestrzelenie. No i też jest wtedy dupa, bo myśliwiec nie jest taniej. A tak to sami widzicie. Walka jest skuteczna do bólu. Do bólu UFO-ludka. Dobra, mamy... Production. O, mamy... daleki system... radarowy. To pozwoli nam na skuteczniejsze wykrywanie... UFO-ów. Production of... Aha, no i tam chłopaki widzę. Nasze gniezdo rozbudowują, jak to wygląda. No jeszcze co tutaj? Aha, jeszcze warsztat. Jeszcze dobudują i będzie git. Co, jeszcze zrobię selekcję. Wybierzemy z tych 8 4 żołnierzy, którzy pójdą do walki. Nie martwię się, że mamy tylko 300 tysięcy dolców. To wszystko będzie w swoim czasie. Dobra, może najpierw patrzymy na time. Ja na to przeważnie patrzałem, na właśnie na czas jednostki. On więcej rzeczy może wykonać podczas walki. Może się wychylić, oddać strzał, schować z powrotem i jeszcze skucnąć gdzieś tam przed kątem tury. Jeśli ktoś ma, tak jak on, 51, to jest...
Mizeria. 51. 258. Na razie mamy dwóch takich. To by był trzeci, czwarty. No i mamy. On na drugim miejscu. Aha. On na drugim miejscu. Na pierwszym jest ten. Na razie tak. Nazwę go. Ana. Trzecim i czwartym. 57. Ja coś czuję, że to są same babki. Ale zaraz sprawdzimy. Po sile chyba można poznać, tak mi się wydaje. Kurde, może nie można zajrzeć pod ogon i zobaczyć, co tam jest. No dobra. No ogólnie chyba brawura 40. O, życie 31. Na przykład ten ma 35. O kurde, dwójka 27. Ten jest niezły. 39, brawura 60. No to jest kozak, to jest kozak. Tylko ciekawe, co to jest. Kobieta czy facet, murzyn czy biały. No raczej chciałbym jakoś tak dopasowywać. Będzie czarny, to można nazwać go, nie wiem, Michael Jackson, tak? Lubię tak robić, bo bardziej się utożsamiam z żołnierzami, bardziej mi wtedy zależy na tym, żeby wykonać tę misję, albo jednym ludzikiem napierdzielać. Fajnie wtedy jest. Dobra, saving. My już kończymy sobie saveowanie. No nie będę pokazywać, jak saveuję przecież. Tak samo w czasie akcji, jak będziemy grać, będę ucinał. Bo coś czuję, że no, z save'ami trzeba sobie pomagać. Czytanie, odgranie, nagranie, bo tak to się nie da przejść. Dobra, czekamy nadal. O nie, dziękuję. Jakieś kuźwa large. Nie, nie, nie. Nie jestem zainteresowany. Jakieś duże UFO lata. Nie zadzieram. Po prostu słyszałem, że to może być battleship. To nasze myśliwce niestety nie są w stanie zestrzelić nawet, można oczywiście kilka myśliwców naraz, każdego przechwytywacza wcisnąć, żeby tam leciał, ale z pancernikiem nie mamy szans po prostu. Dopiero później będziemy odkrywać, łączyć technologię ziemską i obcych. I dopiero wtedy będą zajebiste wynalazki powstawać i wtedy dopiero my będziemy odzyskiwać inicjatywę. A póki co my jesteśmy tutaj chłopcami do bicia i niestety nie spodziewajcie się rewelacji na samym początku. Chociaż ten początek właśnie jest najsłodszy chyba z tej gry. Dobra, mamy tutaj później Heavy Laser i on chyba jest do działek, ale on też jest potrzebny na przykład do czołgów, tak? Żeby zamontować ciężkie lasery w czołgach, to możemy wziąć, ale nie do samolotów. W samolocie się nie sprawdzają, po prostu są bardzo niecelne i wiązki laserowe gdzieś latają sobie, dyskoteka jest. Także zostajemy. Tak, 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 poprosimy cztery karabiny. Start production. Wszystkich 12? Tak, mamy 12 inżynierów. I 4 karabiny potrzebujemy dla 4 ludzików. Okej, okej. I to za 5 dni będą. Za 5 dni i 13 godzin koszt produkcji takich karabinów laserowych to 20 tysięcy dolarów.
No i czekamy. No i mamy tutaj sami... Wow. Good. Ogólnie wykonaliśmy dobrą robotę. Nieźle jestem, normalnie. Naprawdę pierwszy raz w życiu grałem w WFO. X-Home Project. No to jest świetnie. No to jest świetnie, jak pisze Good. Czekam na te cztery karabiny i jak one dojdą. No i już chłopaki mają warsztat pełną gębą. No i mamy pięknie karabiny laserowe. Teoretycznie powinienem jeszcze budować. No tak, w sumie można wcisnąć, bo co oni będą tam budować, nic. Niech oni w międzyczasie sobie tam to budują. Kolejne cztery dla kolejnej grupy. W razie W. Okej, okej. I... No i tutaj dostaliśmy dotację kolejną. I znowu mamy 3 400 000, także o to się nie martwić. Teraz jesteśmy mniej więcej wyposażeni. Aha, chyba my musimy... Czy my mamy już na statku te karabiny laserowe? Chyba nie, trzeba to zapakować. Tak. Musimy wziąć te ze sobą cztery karabiny, załadować na statek. Mamy jeszcze miejsce, bo tak to wyskoczy nam. Pik, pik. Że brak miejsca. Dobra, i tych naszych ludzików, których powybieraliśmy, to będzie dwójka, jedynka, trójka i czwórka. Tuż przed misją sobie strzelę save'a. Ja tego nie pokażę. Zacznę misję i zobaczę, kto jak wygląda. Wtedy sobie spiszę, kto jak wygląda. Cofnę w gram i nazwę tych ludzików adekwatnie od płci, rasy, wyglądu i tak dalej. Postaram się jakoś fabularnie dopasować nam tutaj to co, to w sumie już teraz to my czekamy na UFO, tak? To zrobimy se save'a i polujemy na UFO na pierwszą misję. Ale ja coś czuję, że skoro my mamy... Ale coś czuję, że skoro mamy już lasery, to może być już zaawansowane. Pierwsza pozycja, tam jest Krzysiek, tak. Zaawansowane rasy mogą już nas atakować. Niby na pierwszych misjach są tylko te szaraki zwykłe, ale nie jestem pewien. Jeśli by było tak, to z laserami na nich wyskoczymy. Oni zresztą też mają lasery, można powiedzieć, że się tak naprawdę walka wyrówna. No sami widzicie, serię prowadzić z UFO, praktycznie prawie godzina minęła, a my jeszcze nie stoczyliśmy ani jednej misji, a tych misji jest w cholerę od zatrzęsienia, także sobie wyobraźcie, jak to jest ogromna gra, można powiedzieć. Można w to grać po prostu non-stop. I to od nas tak naprawdę zależy. Kiedy my ją skończymy, my nie musimy iść w badaniach. Kurwa, no znowu ten wielki statek, już drugi. No nie mogę go strącić. Nie tym sprzętem. Ej, poczekaj, weź tu kudę. Przecież my tam na Antarktydzie mieliśmy. Aliens Terrorist, o shit. Nowosibirsk. Shit. No i to jest panika, a ci wpadli tutaj. Rozróbę nam robią. A to jest rzeźnia. Nie wiem, czy jako pierwszą misję pakować się, kurde,
chociażby z doświadczonej załogi w miasto, bo tam jest rzeźnia w tej chwili się dzieje. Ale muszę. Dobra, my to nagraliśmy, nie? W sumie, dobra, to lecimy. Nowości z Birsa. Treasure Site. Ej, kochani, no się rzecz stała dziwna. Po wejściu do tego miasta się okazało, że są dwa ludziki jakieś, Tommy i Brandon jakiś. To chyba, kurde, ten krak, który ja wczytywałem z pierwszej dyskietki, którą uruchomiliśmy, był taki krak. Dwóch gości w ogóle tylko było z jakimiś kanonami. I po prostu wyszedłem tak z powrotem, odleciałem tym statkiem, chciałem wczytać grę, żeby wam to pokazać. To się okazało, że tego save'u nie mam. Nie wiem czemu. Dobra, weź odpal rakietę z dystansu. No i się zastanawiam, o co tu chodzi. Chyba mam ADF-y zrypane. Muszę jakieś inne. Mam jeszcze jedne, tylko że za pierwszym razem, jak je odpalałem, to jest, roztrzaskało się. Mamy misję, lecimy. No jeśli będzie znowu tych dwóch gości, teraz znowu co najlepsze, kurde. Całe to wyposażenie zostało zamienione na tych dwóch ludzików. Czołgi, ludziki, lasery, karabiny, wszystko musiałem od początku wbudować. A jakie je strąciłem, to wpadło do wody. Ja pierdolę. No kurde, no chciałbym misję zrobić. Tylko się nie spodziewałem, że tam jakieś karakany dwa wyskoczą. Nie wiem, co tam jest na dole, ten ostatni pasek, a ze setka tego była. Bo przecież mamy swój oddział. Dobra, czekamy. Co będzie, to będzie teraz najwyżej. No. O, excellent. No tak, no strącam te UFA. Może to jest wersja, w której nie można save'a zrobić? Nie wiem. No to po co mi wtedy zespół. Nie wiem, trochę zdębiałem. Nie spodziewałem się tego. Jakiś dziwnie skrokowana chyba gra jest. No, mam jeszcze jedną normalną, ale tak jak mówiłem, odpaliłem ją. A przy próbie wejścia do misji zwiesza się. O, very small. No jest nawet wolna. Atakujemy. Chyba takie małe to kurde wolą rozpierdzielić. Dobra, teraz dwójka sobie zobaczysz. Wiesz co, on jest bardzo szybki. Znaczy szybki nie jest. Powoli leciał. Nie wiem, czy go doganiamy. Dobra, polecieli. No i stracili cel. I powrót do bazy, patrol. I leć na ostatnią znaną pozycję. Wracaj do bazy. No, my mamy 2100 prędkość. No i gdzie ta nasza baza? Można tak kliknąć, wyśrodkować na naszą bazę jakimś guzikiem? Wywaliło nas na jakiś kontynent. Czy to jest Alaska, czy gdzie to jest? Muszę oddalić. A Moskwa, Berlin, dobra, to mamy blisko.
No nic, no. Spróbuję strącić UFO. Dobra, jest mały, ale szybszy od myśliwców. My jedynie możemy tutaj próbować lecieć za nim. O właśnie, tak jak teraz. On leci w takim... jak zetną zakręt nasi, to go czapną. Także no, niby mimo, że jest szybszy tą fotą, jest szansa, że go dorwiemy. To ósemka już, ósme UFO. No, praktycznie wszystkie zestrzeliwujemy, nie? No i teraz już wyrównałem, no, już nie złapię. Chyba będzie losty cel. Za szybki. Powracaj do pasy. Wraca do bazy. Dawaj dzień. Szukamy UFO. Już teraz... Jak wczytają się znowu te dwa ludziki, to znaczy, że to są dwa ludziki chyba... małe. O, bardzo wolne, także zestrzelimy je. Ale jest nad, kurczę, morzem śródziemnym. Strącą go do wody, to niech dwójka leci. No, ale zawsze to będzie z... ufaki zabite. Dawaj, kot. To jest. I to ciemna. A nie, jak strąci, to tam w Italii go dopadniemy. Aby tylko go nie zniszczył w powietrzu. Tylko strącił tak, żeby... Spróbujmy najdelikatniej zaatakować go. UFO dostało. Hit. Jeszcze raz. Crashlands. Zestrzelone. I wysyłamy swoją ekipę. Jeśli tu będzie godzinę grania, wejdziemy na plażę i zginiemy. Dobra, przechwytywacz. Skyranger. No i my mamy czterech ludzi na tym... Chyba tu niżej. I dwa czołgi. Kurde. I zobaczymy, co będzie w tym statku. Teraz nic nie serwuje, nic nie wczytuje, nic nie zatrzymuje. No lecicie, no na co? Przyspieszcie do minuty. Lecimy na wschód od Rzymu. Zaczynać misję tak. Bo pamiętajcie, my mamy czterech ludzi, jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Ja chciałem po prostu zobaczyć, jak oni wyglądają. Podpisać sobie ich, wczytać i rozpocząć misję już z imionami, tak? No i moim zdaniem jest skomplikowany manewr. Nie wyszedł. Kurde, no to jeśli save'y nie będą działać, a ja nie będę mógł odczytywać, to tak pójść na żywioł i się strzelać, no to będzie jazda. To ja nie wróżę sukcesu. Naprawdę.
A może ja wstrzymam, zanim mi się misja wgrała, to minęło 15 minut. Bachlowanie dyskietkami, chociaż teraz to się chyba ekipa wczytuje. Trochę jest wachlowania dyskietkami. Kurde. Nie dziwię, że mi się nie chciało w to grać. O, jest kursor. Kurde, i teraz wgrało, no, dwójka. Czyli to tylko... O, jedynka, mówiłem. Jedynka to babeczka. Trójka. Blondasek, ten ma takie ala... Dobra, no. I co, laser... Po trzy granaty, tak? No zobaczymy, jak to będzie. Oby się tylko na save zrobił, kurczę. Dobra. Alright. No teraz się wczytało OK. Nie wiem czemu. No to będziemy mieć czołgi w takim razie. Czyli będzie misja taka, którą chciałem. Ale kurde. Ale to i tak w save nie mogłem wczytać, także... Ewentualnie po misji mogę nazwać ludzików. Choć i tak nie spodziewam się rewelacji. Spodziewam się raczej, że to będzie hardkorowe pokazanie, jak giną bohaterowie. No, ale to nic, no zagramy sobie, tak? O, jakaś muzyczka się załącza. Kurde, no. Jest, coś się wgrało. Mamy czołgi. Dobra, możemy poruszać. Dobra, ruch. Najpierw wyjadę i się rozejrzę, o co chodzi. Platformy zjeżdża. A co on od razu zaczął napieprzać? Czy to nie, to ktoś w nas chyba. Jedź dalej. Zasypiam. No ruszaj się do... Muszę zrobić coś takiego.
Zejść niżej. Dopiero teraz nacisnąć. O, kot. No tak, jak już zjeżdża poziom niżej, to ja muszę też zejść poziom niżej i tam kliknąć. No i tam była jakaś szczelanina. Kurna, ktoś wali, nie wiem kto. Czy to mój, czy to... Nie widać obcego. Odwrócę się w lewo. Prawym przyciskiem myszki możemy odwracać czołgi, jak i postacie. Jak klikniemy w którym kierunku. Ale to strasznie topornie idzie. No i co, coś zobaczyłeś? Jeśli by zobaczył jakiegoś ufoka, prawdopodobnie powinno się jakiś komunikat pokazać lub coś w tym stylu. Kto to strzelał, nie wiem. Ja to nic nie widzę. Nie wiem. Podjadę bliżej i drugim czołgiem wyjadę. Co, widzisz coś? Nie, cisza. Dobra, to bierzemy następnego ludzika. Znaczy ludzika, czołga. I teraz tak, co, muszę zejść poziom niżej. Lewy przycisk myszki. Jedzie? Dobra, to najpierw trzeba chyba na tamtym poziomie pojechać. Dojechać do końca i... No. O rany. Teraz zejść niżej. A nie, zjeżdża sam teraz. No dobra. Rozumiem, że... Czekaj, ty się spójrz w prawo. Taki ala żywopłot, tak? Ale poczekajcie. Jeżeli on strzelał coś tu, to może coś wisi. Bo tu jest niepokazane, jak widzicie, to jest parter. Pyk. Poziom wyżej. To będzie nasz samolot chyba. No jest. Na tym poziomie nikogo chyba nie ma. I jeszcze wyżej. Jezu, przecież ta misja to może trwać wieki. Zjedź niżej. Co ty wczytujesz, Boże, kochany? Każdego piksela chyba. Chcę zobaczyć sobie po prostu nasz transportowiec, ale ja pierdzie. Każde przez oparcie. Wow. Fajne. No ale nadal nie widzę ufoka. Tu gdzieś oddali strzały. Dobra, schodzimy niżej, ruszamy się piechotą. Ruch dalej, dwójka. Na razie to tylko podejdźmy. Ja nie wiem, co dalej jest. Jeśli mi się w następnej turze wpakujemy w pułapkę,
Ja wolę, żeby nie stracić ludzi od razu. W sumie dla tych, którzy bardzo są cierpliwi, to gra może być fascynująca, ale akcja ścieli się równo. Kurwa, gdzie ja... I co, pójdziesz tam? Nie. Ja nie mogę celnąć. No i ogólnie, jak sami się domyślacie, to jest statek z powrotem. Wraca. Jeśli chcemy się wycofać z misji, najlepiej, żeby żołnierze byli na pokładzie, bo inaczej ich zostawimy. To jest chyba ekwipunek. Bodajże, nie wiem, nie chcę wżonglerować. Tu można kucnąć. Tu jest bodajże mapa. Nie mówcie, że będę musiał dyskietę. Może powinienem tylko mówić, a nie klikać. Tak, to jest mapa całego naszego terenu. A i ufolutki tu są. Lewym przyciskiem myszy, czyli musimy iść na północ. Tu coś było chyba, on tam strzelał chyba z automatu. Nie wiem, czy powinienem frontalnie uderzać, o dobra, okej. Na razie... Spadaj. Na razie zagramy defensywnie. Tura dalej. Ruszają się. Widzicie, co to ja chyba będę pauzować. Coś się dzieje, coś tam zaczęło strzelać w nas. Gdzieś coś. Coś mryga, coś huczy, ale nie wiem skąd. Może są gdzieś tam w trawie schowani, cholera wie. Czemu ten czołg się obraca? Czemu? Automatycznie. A on chyba automatycznie się... O kurde! Czołg mi zginął. Ale kto i skąd? Nie mogę nic zaplanować. Przecież nawet nie widziałem skąd on berwał. Piękna misja. Dobra, nie wiem, czy coś wybuchło, czy nie. Ja po prostu poszedłem siku. Widzicie co? No to katastrofa. Dajcie mi czołg. Zresztą chyba można na niego kliknąć, on się zaznaczy. Dobra, dajcie mi czołg. Ktoś coś strzelał gdzieś, ale... To jest jakaś ósemka przy działku. Czy to oznacza... Ja, jak coś... 2 piksele na godzinę. Porusza. Nie no, jadę po prostu tutaj, kurde, w te krzaki. Muszę poznać pozycję przeciwnika, no bo przecież ja nawet nie wiem, co mam atakować, gdzie, co zaplanować. Kurde, bez sensu trochę. O właśnie, o tym mówiłem. Jest jedynka,
Klikamy na tą jedynkę i powinno nas skierować na cel. Jest. No i klikamy teraz na działko. Snapy są dobre. Jebłot. Na pewno zginął z rakiety. Coś podjechało. Ale explosion. No niestety, na razie mamy straty. Kurde, w głupi sposób. Tam przynajmniej dwóch musiało strzelać. Jest flag. Zginął. Czy tu można jakoś zasejwować? Może to jest to. No dobra, mam to. Ruch 15. Wiecie co, ja zostawię to, bo może w następnej turze on będzie mógł się obronić. Następnych. Zrobimy, kurde, tutaj normalnie inwazję ludzików. Wszyscy wbiegną. Ktoś przeżyje. Kuzia na Juzia, no. To tylko sami widzicie, ale z tą bronią laserową przynajmniej mamy wyrównane w tej chwili szanse, tak? Oni też mają chyba bronię właśnie laserową. My też, no, sami widzicie, jeśli czołg został zniszczony, to co dopiero człowiek w zwykłym mundurze, w szmacie, bez pancerza. Także... No dobra, spadaj na dół, zbiegniesz? Czy muszę też zejść na poziom? A jest, dobrze, zbieg. Nie powinienem całego ruchu wymarnowywać, powinien mieć ruch też na obronę, ale zwiat robimy, tak? I prawym przyciskiem się obrócimy? Tak. Widzisz kogoś? Nic, woda. To kucnij sobie. Serio musi to wczytać? Dobra, następny. Jest, ku zasnąć można. Naprawdę. To jest ogólnie... No, fajne jak się wczuje w rolę człowieka, ale... Tu pobiegnij. Czwórka. Przeważnie stanie, jak zauważy na przykład obcego. Szarak. Ale na razie nie chcę. Dobra, przesuń kamerkę. Tu se kucnij. A czemu to może... No dobra. Następny. Tak nie gęsto, żeby to nie było tak, że on będzie celował w jednego, a jak chybi, to pocisk trafi naszego drugiego. Także ten też nie można tak jeden koło drugiego. Też sobie kucnij. Zawsze to daje troszkę do defa. No i nasza babeczka. Się skitrasz za czołgiem, czego wychylonko, nie wiem, tak myślę, że tak można, zobaczymy. No i tura, a nie, poczekajcie, jeszcze odwrócę ją w kierunku tych zielsk, no to przypuszczam, że jeszcze, chyba że tam było dwóch, a ten z rakiet pieprznął i wszystko rozwalił, zobaczymy. Rozbite UFO. Ile w takiej pierwszej konfrontacji może być UFO-ludków? No ten akurat typ rasy to jest właśnie w początkowej misji. Jego można spotkać i takiego typowego szaraczka, nie? Ja się tylko bym obawiał. Jest coś gdzieś. Kurne.
Ale gdzie? Skąd to leciało? Znowu błysk, hit i chuj wie skąd. Cholera. Jezu, jak to wczytuje długo, masakra. Nie, za chusteczkę nie będzie żadnej serii. Ja bym się pochlastał. Ale podziwiam tych, co mucili ostrów to na Amigach. Dobra, trzecia tura. Ja pierdziel. Wiecie co, to teraz to po prostu już tylko chcę... Nie wiem. Skąd oni mogli strzelać? I jaki mamy zasięg broni? Na przykład w X-Comie, to patrząc, to nie zawsze można było strzelić z jednego punktu na drugi koniec planszy, a tutaj nie widzimy ich nawet, a oni napierdzielają. Nie wiem, idź za drzewko. Czy ja mam się rozglądnąć? Nie wiem, dawaj czołg może. A te niebieskie to chyba jest morale. Weź podjedź gdzieś tu. Nic? Może bym widział chociaż strzały skąd leciały, nie? To bym się kierował w tamtym kierunku. No jedź, to chusteczki. Szmarsz ruch jeszcze. Odwróć się w prawo. Nic. Widać nikogo. Może w tych kapustach tam kurde. Nie chcę narażać ludzi, po prostu czołgiem podjadę. O! Ruch się skończył. No to ci się za murek schowają i tyle. Nie ty. No, już się nie klapnę. Dobra, następny. Skinę z Kretesem, jeśli to jest tak, taki scouting. Dostajemy bęcki, nawet nie wiem od kogo. I najgorsze jest to, że na przykład on jest w tym miejscu, a tu stałby przeciwnik i ja go dopiero zobaczę, jak o, w tą stronę się odwrócę. No i koniec ruchu.
Dobra, wyskoczymy Huzia na Juzia. Nikogo nie widzi. Kucnic. Schowa się za kapustą. Kucłeś? Nic. A kucniesz? Kucniesz. Która dalej? Zresztą sprawdźmy, czy można zasygnować. Czy to są opcje? Animations of... Kurwa. O, save game. Może ja nie mam animacji włączonej, dlatego... No kurwa. Dlatego nie widziałem, skąd lecą pociski. Akcja. Na trzeciej... dysku? No kurwa. No i co? No kurwa, no nie wierzę. Skaszaniło się znowu. Właśnie o to chodzi. Znowu ta sama sytuacja. No nic, spróbujemy inną wersję. Pokazać walkę. A to, kochani, wersja właśnie na Aga. Weźmiemy sobie przybliżony. Mamy to samo, można powiedzieć, w bazie, tylko z tą różnicą, że już mam tutaj ponazywane. Lucy, tak, ona została sierżantem i zostało mi tak naprawdę tylko tylu ludzi. Chodzi o to, że pierwsza misja była i została jakaś tam dziewczyna. W ogóle wszyscy zginęli i tylko ona została i żeby było śmiesznie, ona wszystkich rozwaliła. O, mamy jedną misję, czterech zabitych i ona wtedy dostała sierżanta. To stąd, że krew mi zaczęła lecieć. Nie mogłem zatamować. Trochę mi się kręci w głowie. Dobra, no to co? To czekamy na UFO. Gniezno. Właśnie, no, moja baza wygląda trochę bardziej rozbudowana. Trochę więcej magazynów mam i tak dalej. Jeśli chodzi o heavy plazmę, już odkrywam. Trochę więcej już mam naukowców, ale to jest dopiero, ja tylko jedną misję grałem tutaj, także dobra. Pokażę wam po prostu, jak to wygląda na czym innym. Heavy plasma. Okej. Okay. Muszę magazynki do... A, takie coś. Plazmowy pistolet. A.
No muszę odkryć plazmowy pistolet. Pistolet chyba. Żeby karabin odkryć plazmowy, nie? To tak idziemy z nimi po kolei. No i mamy UFO. Przechwytywacz. Jak widzicie, to jest to samo. Jedynka, dwójka i tak dalej. I też misja koło Nowosibirska, co mieliśmy przed chwilą. Dobra, niech on tam sobie krąży. Jep. No i mamy walkę. Bezpieczny atak. Roztrzaskane. I lecimy. A czemu mi się tak oddaliło? Bierzemy naszego Skyrangera. Wybieramy cel. I lecimy. I to będzie nasza walka. Tu przynajmniej są save'y, tak? Tu już przynajmniej można sobie zagrać, a nie. Lecisz? Tak, leci. Zaczynamy misję. Ja sobie właśnie tutaj na tym sobie testowałem, a nie na amigowej wersji. No tutaj mamy, no mamy apteczkę pełno tych granatów. Radian, Krzysiek, Benchard, Abigail. I okej. Pierwsza tura XCOM. No i tutaj właśnie mamy czołg. Ja mam jeden chyba rakietowy, a jeden laserowy właśnie. Właśnie i tu się tutaj różnią na dole. Po prawej stronie wikące, ale nie różnią się te czołgi tutaj. A w Amidze 600 na przykład już to widać. Dobra, to co, saving. I wyjeżdżam czołgiem na pałę, a nie tym. Oj, tu na przykład jest tak, że jak ja tego kliknę, to ja sobie mogę wyjechać. Na Amidze tego kurczę nie było. I tu przynajmniej będę widział w razie czego, jak ktoś będzie we mnie strzelał, nie? Dobra, rozejrzyj się w lewo. Nic. W prawo. Kurde, chyba podobno nawet mi się do tamtej. Trochę. Tu będą pewnie, że... O, tam jest UFO. Dobra. Czyli można by było się tutaj chyba wbić. I co tam widzisz? Gówno widzisz. No to przynajmniej tu jest bezpiecznie. Odwróć się. A, już nie masz ruchu, dobra. To rakietowy odpada. Abigail, Lucy, Benchard, Krzysiek, Radian. A gdzie ten drugi czołg? Laserowy. One mają... Laserowy mi się niezbyt podoba. W tym względzie, że ma jeden taki malutki strzał. Jak chybi, no to dupa. A ten z rakietek przypierdzieli, to wszystko wokoło zniszczy. No to jest gorszy typ czołgu do prowadzenia walki o ochronę cywilów. Bo tam trzeba niestety... Wiecie co, ja się tutaj odwrócę tylko. A, nie mam ruchu. I przeczekamy turę. Abigail, czyli moja żona. Tu wyskoczysz, biegniesz za czołgami. No tutaj już wiadomo, wszystko płynnie chodzi. Następny ludzik. Lucy. Lucy.
No wtedy to była cała ekipa, jak wam mówiłem w tej pierwszej misji. To były Krzyśki, Motion Rai, Szpunty, Fany, no ośmiu, cała ekipa, nie? I oni wszyscy zginęli i tylko Lucy przeżyła. I dlatego mamy jednego sierżanta w ekipie, resztę nowych musiałem dokupić ludzików. No ale to właśnie dlatego wam mówiłem, że tak jak wcześniej pokazywałem, nie ma co kurde wyskakiwać z karabinami maszynowymi na obcych. No i tak to się właśnie też stało, że już jak już pokazywałem wersję na Amidze, to opchałem ten cały sprzęt. Myślę, że to właśnie było dobre posunięcie. Chociaż no ja gram po swojemu, nie wiem jak powinno być. Wiecie, ja. Kurde. O, dobra, poszedł. Nie wiem jak powinno być, jak się powinno grać. Ja nigdy aż tak zaawansowanie w to nie grałem. Dopiero odkrywam tą grę. Weź się spójrz na dół. No i dobra, i teraz spróbujmy przeczekać turę. O. Aha, teraz ruch obcych. Można niby gdzieś przeczekać, zaczaić się na nich i zaczekać aż wyjdą, ale może. Ten laserowy to jest bardziej taki mój zwiadowczy. No i tutaj by się przydało przeczekać. Ten ton rakietowy to powinien stać trochę dalej i osłaniać. O, coś tu się wychyli, to od razu łup, łup. No i tu mi się bardziej czytelniej to wszystko prowadzi. Na razie ekipa po prostu sobie podąża za czołgami. Następny. Na razie nie napotkaliśmy obcych, może i dobrze. No. Wciskamy turę. Zakończ. Ruszają się obcy. Nie ma kontaktu. Dobra. Wyskakujemy zza winkla. Chuja. Może tu. I odwracamy się w stronę statku. Boże, sobie jedziemy. Cisza, coś. Aj, aj, jest, odwrócił się, dobra. Ty pojedź. Tak, żebyś miał strzał. No nie wiem, nie wiem. Tu na razie. Nie wiem, jak mi pójdzie nową ekipą. Ty się skitraj za drzewko. Może tu. To jest Benchard. Benchard się skitra za drzewko. Coś tam widzi? Niewiele. Może za kolejne możesz się skitrać? Chuja. Dobra, odwróć się w tą. I se... Klapnij. Lucy, Abigail, Krzysiek, nie, Radia. Tu jest Krzysiek. Ja się skitram za te drzewko. Tutaj podejdziemy bliżej. Nie będziemy wszystkich sił na razie angażować, bo nie wiemy, gdzie jest przeciwnik.
Ale niech są blisko. I Radian może zaczął. On nie zaczął gdzie nie musi. Tutaj, chodź. Ale odwróć się w tamtą. O. I kucnij sobie. I co? I czekamy. Coś, coś? Nie. Może oni, kurde, w statku siedzą. Ale tu jest statek, nie? I tu właśnie powinien być dym. A właśnie Amiga 1200 nie ma tego. Dobra. Czołgi. Czy ty przyjedziesz? A tu jeszcze budynek jakiś. To co? No to czy ja mogę rozwalić? A zwykłym strzałem? Kurde, no, zmarnowałem strzały. Ruch raczej. Nie, no, kawałek się poruszy. Może coś zobaczy. Chodź tu. Ale zobaczył. Nie, jaka drzwi ścisnął. No, ten by przypieprzył, ale. On z rakiety, jak pierdyknie, to nie będzie naprawdę co zbierać. Wszystko będzie płonąć i. Milion pikseli będzie. Dobra, pęczart. Za kolejne drzewko, no normalnie jak w Sex Misji. Się skradamy. Weź się odwróć do tyłu, do przodu. Klap. Normalnie komandosi. Krzysiek. Ja trochę bliżej podejdę środkiem, żebym tylko nie zginął. Hi. Wygląda co? Czy ty tutaj aż podejdziesz, Radian? Jest, klapnij. A tutaj nas będą dziewczyny wspierać z drzewkami. Akcja ścieli się lepiej, prawda? Z tym drzewkiem to gdzie tu muszę stać? Jak tu jest drzewko, to jedno do tyłu. O, chyba to. I cyk, i tura. Na razie nie widać przeciwnika, co mnie powoli martwi. A ja tu muszę kurde dziurę zrobić, no. No i jest dziura. I wyjeżdżamy. O! Ktoż to? A wyżej? Kurde, no nie widać. Ktoś we mnie walnął. A jeszcze wyżej? Jeszcze wyżej? Ktoś tu walił. No w razie czego mam save'a, więc. Tu mości pan. A amunicji mi zabrakło, więc. Czy. Jeszcze zestrzelę. Może ten. Wyceluj. I pierdyknij. No line. Łup. Musi być na linii strzału chyba. Ale mamy kontakt. I teraz? Je butniesz? Kutwa. No to odwróć się.
No dobra, no to tam czołgi se chyba poradzą, co? Krzysiek, Radian, to są ostatnie nasze punkty ochrony. Teraz przepuścimy szturmy. Pęczar, tam się kitra. Przejdź na za to drzewko. Abigail. No i co, i tura dalej. Ciekawe, czy oni. Czy tarasa może mi rozwalić? O, to jest chyba drugi. Czy on strzela w czołg, czy on strzela w płot? Bo to tak wygląda, jakby w płot walił. Nie, weź spróbuj. A, snapem. No właśnie nie ma linii strzału. Jakby tutaj stał, to może on wyczerpie sobie amunicję. To ja bym też tu podjechał. I niech stoją. Bo on chyba musi najpierw płotek rozwalić. Bo im się chyba też amunicja czerpie, tak mi się wydaje. Nie wiem, spróbujemy. Nigdy nie testowałem. Nawet w XCOMie w sumie. A my tutaj, no co, no a, bo tutaj trzeba by było dziurę zrobić, kurde. Pęczard. Ja nie wiem, gdzie tu jest dziura, kurde. Znaczy, dziura. Drzwi. Na pewno nie tu. Trzeba wymacać drzwi tu. Zbiórka. A te statu po prostu są morale, wiecie? Bo morale spada, jak ktoś zginie, na przykład z drużyny. O, i dupa. Sprinta zarypałem. Radian do mnie chodzi. I Rosji, nasza sierżant. Koniec tury, jebut. Co oni zrobią? Ostrzelają po budynkach. O! Czołg oddał. No to raczej to... O! Rozwalił płotek. O, tu bym przypieprzył z rakiety. Jest! Jeden dead. O kurde! Zabiją mnie! Ale ich tam jest! Masakra, się wkopałem! Kto to ja jestem? Trochę się wkopałem. Chcę zobaczyć, czy... A! A ja tutaj nie mam ani muzyki, ani... I teraz pytanie, co ja bym tu mam zrobić, kurde. Muszę spieprzać tam. Ja tu kucnę. Radian kucni. Nie wiem, może oni... Pęczar to do mnie. Bo tu jestem sam. Wyskoczą to chociaż jak zginę, to odwróć się i kucka.
O kurczę, nie tak miało to być. Uf, ale udało się. Ale już nie klękła. Któryś z czołgów ma... Aha, miał strzał. Teraz... Gdzieś... A, tu był jeden i był drugi gdzieś tu chyba. Sporo ich, cholera. Jest. Kliknę sobie, zobaczę. Tu stoi. A ja tu sobie jadę. I w razie czego... będę wspierał rakietami. Jak stąd wyjdą. Dobra, tura. Wyszedł. Kurde, pończarda ostrzeliły. A oni se, kurde, tam jest wejście. Ale jazda, tu jest wejście. Nie mógł trafić w pęczarda, to jest jazda. Wiecie co, to zrobimy tak, tu. Zrobimy na nich zasadzkę, odwrócimy się, kucniemy. Może jak będą wychodzić, to... może zadziała pułapka i oni się wpakują. Dobra, ten zginął. Jeszcze jeden gdzieś był. Chyba tu. Jadę go szukać. Rozglądamy się. No dupa. To nic, to wtedy szturmujemy na ich ów statek. Czołgi wchodzą do gry. A ci może będą próbować... A, nie wychodzą skubańcy. Dobra, to my sobie tutaj zrobimy tak. Ten z rakiet... Bo ja się boję tutaj pierdyknąć, bo tu mam piechotę, więc... Podjedziemy sobie tu. Z drugiej strony zrobimy dziurkę. Tu przypierdzielimy. Tylko potrzebuję czołg laserowy. Do wsparcia. Trzeba przyznać, że sporo ich. Nie spodziewałem się. O. Coś było. Coś się poruszyło. Dobra. Faja. Pierdyknie. O kurde. Chyba swojego zabiję. Nie, dobra, wczytujemy. Dobra, teraz strzelimy troszkę. Może powinienem wycelować. Może pierdykniemy tu.
Tylko wypaliło trawę. Chciałem się poruszyć, to strzeliłem w swój własny czoło. Tym laserkiem możesz walnąć w dziurkę? Cholera. Chyba nie. Trzeba będzie tam wejść. Ja. Kurna, spadaj. Zapominam przyciskać prawy przycisk myszki. Dobra. Ładujemy. O, znowu coś tam się dzieje. Kurde, nie mogę dziury zrobić w statku. Kurwa, stój! Ja chciałem zaznaczyć czołg. Brawo. O, to chciałem właśnie zrobić. Spróbuj przycelować i pierdeknąć. Znowu nic. A ty jak przycelujesz i pierdykniesz ścianę? Nic. Tura dalej. Wyszli. O tą pułapkę mi właśnie chodziło. Kurde, zobaczcie, jak łatwo ich wykańczać. Oni sami wychodzą. Spróbuję taki katak turwa malnąć. Bo tam z trzech ich siedziało, nie? Nie, ja chcę teraz wychodzić. Dobra. Safe i wchodzimy. No kto jak nie dowódca? Jest kontakt. Kontakt. Jeden. Czemu ja nie chcę z nim mieć nic wspólnego? Spierdolę. Uciekaj! Schyl głowę! On to samo zrobi co my. Dobra. Czekamy. Wrócę na pozycję. Myślicie, że przyjdzie? Chuja przyjdzie. No nic, no trzeba wejść. Ja pierdzielę, tylko że no... Czy jest tu inne wejście do tego statku? Dziura by się przydała. To jest praktycznie... Wchodzę i... I dostaję pęcka. No nic, ryzyk fizyk.
Krzysiek, podejdź pod drzwi. Odwróć się, musimy poczekać turę, żeby się nam naładowała punkty ruchu. Kroczek. No kroczek. Kurwa, a radian. Kroczek. I teraz pytanko. Czy jak mu pierdyknę z celownika, to zejdzie i koniec misji, czy nie? Nie wiem, na wszelki wypadek se walnąłem. A, i tu mogę sobie rzucić granata. Ale przyceluję mu w łeb. Oleś celnie pierdyknął. Nie. No i zginąłem. Safe. A więc nie strzelamy z celowania, tylko snapem. Wpisu, gdzie ty strzelasz. Przecież to jest mój ruch. Yeah. Daj, motherfucker, daj. I co? I kurde, gdzieś tu, kurde, się skitrać by się przydało. Pobiegnę tu. Tu jakieś wejście. O, nie ma ruchu. Dobra. Pęczard! Help! Mi się wydaje, że jeszcze jest jeden, ale tu gdzieś. Czemu mi się to tak wydaje? Bo pewnie mam rację. Ale obskoczmy statek. Do końca. Moja żona biegnie do mnie. No i kochani, no ta misja w świecie. Wychodzi fajnie. Jest! Przeszliśmy. 5 zabiliśmy. Ogólnie wynik 166. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Rating ok. O, phonification. No, trochę rzeczy mamy. Korpusy, opcje i tak dalej. I teraz wracamy do gniezna. Kochani, tak się prezentuje wersja na inną Amigę, na Amigę 1200. No i jak sami widzicie, bardzo łatwo się prowadzi. My tu wracamy już do bazy. Zero strat, także no, operowanie save'ami to jest no, minimum, tak? Dlatego składi. Jedna misja, dwóch Pęczard zabił. Ja jedna misja, jednego zabiłem. Radian, jedna misja, zero. Lucy, dwie misje, 4 kile. I Abi. No. Fajnie to wygląda. No i właśnie taką małą ekipką, ale jak sami widzicie, przy wsparciu czołgów bym musiał potrzebować więcej pocisków do czołgu. 16. Dobra, to 20. Nie przesadzaj. No i kupić może więcej. Aha, już. Więcej kwater muszę wybudować. W razie czego. No dobra. Może
to nie, łachy bez. Kwater, kwater. No dobra, zbudujemy jedną kwaterę. Jeszcze tam magazyn. Dodatkowo, a co? Sprzęty będziemy mieć. Ile my mamy? O, najłatwiej co zobaczyć, co jest mam na magazynie, to wciskamy sell i wtedy mamy wszystko awalone. No mamy 68. Mamy 3 czołgi. O, i tylko 4 rakiety. To dobrze, że kupiłem. No i mamy 4 tank lasery. Jeden rakietowy czołg. No to przydałoby się jednego zamówić. Jednego zamawiamy. Trochę walonów i... Czy ja to sprzedałem, kurczę? A nie kupiłem. Dobra. Tyle styknie. No i później właśnie wchodzimy w, co to było, manufacturing, i tutaj oni właśnie z czołgu rakietowego przerabiają na czołg rakietowy, nie zmieniają całą wieżyczkę. I to jest właśnie, o, i mamy na przykład alien granaty obcy. Alirium 115. Potrzebne chyba do tej produkcji granatów. Dobra, kochani, to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku przedstawiłem UFO Enemy Unknown na obu wersjach amigowych. Myślę, że fajna gierka wszechczasów, mnóstwo remake'ów, kolejnych części, a to wszystko zaczęło się od Amigi. W sumie samiutki początek od Laser Squad gry, a ten sam twórca tej gry stworzył UFO. Dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Nie wiem, może zrobię kolejną z tej wersji gry. Mogę zrobić serię, ale... I przejść UFO. Pokazując, jak przechodzę UFO, ale... Ale tam coś z save'ami, sami widzieliście, coś się chrzeniło. Dobra. Pozdrawiam Was ciepło, hej!